Istnieje planeta poza naszą galaktyką? Astronomowie dokonali odkrycia. Astronomowie natrafili na oznaki istnienia planety poza naszą galaktyką. Orbitalny teleskop Chandra X-ray wykrył oznaki mogące doprowadzić do odkrycia pierwszej planety poza galaktyką Drogi Mlecznej, w której znajduje się Układ Słoneczny wraz z Ziemią, poinformował zespół astronomów z Harvard Smithsonian Center for Astrophysics w Cambridge USA. Dotychczas odkryto ok. 5000 tak zwany egzoplanet, czyli planet krążących wokół gwiazdy innej niż Słońce, ale wszystkie znajdują się w naszej galaktyce Drogi Mlecznej. Po raz pierwszy natomiast natrafiono na oznaki istnienia planety w innej galaktyce, w tym przypadku galaktyce Messier 51 odległej o ok. 28 milionów lat świetlnych od Ziemi. Jak powiedziała członek zespołu, dr Rosanne Di Stefano, odkrycia dokonano tą samą metodą, która używana jest przy poszukiwaniu egzoplanet w naszej galaktyce. Polega ona na analizie okresowych spadków jasności gwiazdy spowodowanej tzw. tranzytem, czyli przejściem krążącej wokół gwiazdy planety na jej tle. Planeta wielkości Saturna? Do analizy wybrano tzw. układ podwójny w tej galaktyce, nazwany M51-ULS-1. Składa się on z bardzo jasnej gwiazdy neutronowej, lub tzw. czarnej dziury i krążącej wokół niej mniejszej, której materia jest wysysana przez większego i silniejszego grawitacyjnie towarzysza. Badając emitowane przez ten układ promieniowanie rentgenowskie, rejestrowane przez orbitalny teleskop, naukowcy wykryli charakterystyczne okresowe spadki promieniowania prawie do zera, co może świadczyć o istnieniu okrążającego układ masywnego obiektu, powiedziała Di Stefano. Naukowcy szacują, że hipotetyczna planeta musi być wielkości Jowisza lub Saturna, największych planet naszego Układu i krążyć w odległości dwa razy większej od środka Układu niż te planety od Słońca. Astronomowie podkreślili, że jest to jedynie ich interpretacja i potrzebne są dalsze obserwacje w celu jej zweryfikowania.